Dzień dobry, kochani, negocjacyjne karate. Dzisiaj wyjątkowo nie z Krzysztofem Sarneckim, a z trenerem reprezentacji ZSRR w pływaniu. Zdrasujcie. No, powiem ci, że nie za bardzo mi do śmiechu z takim wstępem. Także powiedzmy, że nie będę nawiązywał, natomiast rozumiem, że nawiązujesz do koloru i do nawiązujesz też do takiego ala sportowego ubioru. Faktycznie wróciłem z kręgli. Przed chwileczką grałem w kręgle, bo jestem w hotelu na wyjeździe z pewną grupą klientów. No i tak sobie na sportowo jestem. Kolor jest, powiem ci, charakterystyczny dla wielu drużyn na świecie. Mogłeś wybrać bardziej atrakcyjną. Słuchaj, zapytałeś, jak wyglądasz. Pierwsze co, to nasunęło mi się to na myśl, ale w ogóle słuchajcie, żyjemy w takich czasach, kiedy powiedzenie, że ktoś jest trenerem reprezentacji ZSRR jest bardziej poprawne politycznie niż powiedzenie, że ktoś jest trenerem reprezentacji Rosji, nie? Do tego doszło. W takim świecie żyjemy. Dzień dobry. Witamy was serdecznie. Oczywiście. Świat jest dziwny, porąbany pod pewnym względem. No jednocześnie ten chaos jest wytłumaczalny, także... Słuchaj, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, bo ty sobie nie zdajesz sprawy z jeszcze jednej rzeczy, że wyglądasz, jakbyś miał w prawym uchu złoty kolczyk. Co w ogóle sprawia, że jesteś totalnie... Teraz widać, że to nie jest aureola, tylko to jest obraz z tyłu. No tak, i to nie byle jaki, bo to jest obraz z trawą zieloną i jakiś ściek tam jest. Także super miejsce. Kolejny hotel, kolejny obraz. Słuchajcie, tak. Bo to tak, Krzysiek kolejny raz w hotelu nagrywa, ja jestem w tym samym środowisku. Cały czas. Natomiast przechodząc do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, temat jest trochę trudny do ubrania w krótkim haśle, zwięzłym, ale myślę, że temat jest taki, że każdy z was, każdy z nas gdzieś jest w stanie się postawić w którejś z ról. Mianowicie, zapytałem dzisiaj Krzyśka, ponieważ ostatnio rozmawiając z moją koleżanką, usłyszałem takie bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie, jak się zachować, kiedy wiemy o tym, że druga strona nas okłamuje? Na przykład jest to nasz kontrahent, który miał dla nas coś zrobić i tego nie zrobił. I mówi nam, że nie zrobił tego, bo coś się wydarzyło. Na przykład nie zrobił tego, bo czegoś mu nie dostarczono. Tymczasem my wiemy z naszego źródła, że to nie jest prawda, tylko że ten kontrahent nie tyle nie dostarczył nam tego, bo jemu nie dostarczono, co na przykład sprzedał to, co on miał nam sprzedać, komuś innemu za wyższą cenę i postawił nas w bardzo niekomfortowej sytuacji. I skręca nas aż, bo my wiemy, że ten kontrahent kłamie. To może być kontrahent, to może być ktokolwiek inny, prawda? Ale my wiemy, że ta osoba kłamie, ale musimy zagryźć zęby i trzymać tą informację dla siebie, bo w momencie, kiedy byśmy powiedzieli, ej, ja wiem, że ty kłamiesz, bo to w tym momencie palimy nasze źródło. Palimy kogoś, kto nas o tym poinformował, że jest taka sytuacja rzeczywiście. I teraz, Krzysiek, ja wiem o tym, że to jest temat, który w tej chwili nakręciłem dosyć szeroko, ale jakbyś mógł do tego podejść tak po swojemu, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji? Zarówno pod kątem zawodowym, jak i pod kątem prywatnym, bo na pewno też wielokrotnie jesteśmy w takiej sytuacji prywatnie, gdzie jedna osoba nam mówi, słuchaj, jest tak i tak, ale proszę cię, nie mów, bo jak powiesz, no to ja jestem spalony, tak? To często się zdarza, jak są pary, małżeństwo i drugie małżeństwo się zna i panowie są blisko ze sobą i panie są blisko ze sobą. To jest taki wtedy obieg informacji. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak byś ty się zachował? A tutaj są dwie podstawowe kwestie wyjściowe. Pierwsza podstawowa kwestia wyjściowa to jest to, że w wielu takich sytuacjach jest niejednoznaczność i życie pokazuje, że bardzo często to źródło, które nam dostarcza informacje, nie ma pewnych informacji, więc przed tym ostrzega. Czyli to tak wygląda. Abstrahuję od tego, że ktoś może specjalnie taką informację wprowadzać czasami,
po to, żeby prowadzić intrygę albo niepełną i tak dalej. Więc tutaj ostrzegam, żeby tak nie iść na to w sposób bezpośredni, bo możemy popełnić błąd. Ale załóżmy, że jest tak, jak mówisz, że faktycznie doskonale wiemy, że druga strona kłamie. I teraz pojawia się drugie pytanie. No to w takim razie, jeżeli wiemy, że kłamie, tak, to czy nam zależy na tym, żeby to kłamstwo odkryć w sposób bardzo otwarty, zasadniczy? Czy my chcemy, żeby ta osoba się do tego przyznała? Bo pytanie jest, A możemy zrobić dwie drogi, że na przykład załóżmy teraz, że chcemy, żeby ta osoba się przyznała. A później, że nie tak. No bo jak nie chcemy, no to po prostu rozmawiamy, zadajemy pytanie, dowiadujemy się, jak jest i już mamy sobie opinię wyrobioną na temat tego, że ta osoba jednak, że się tak wyrażę, obstaje przy swoim, jak to się mówi, tak nieładnie to brzmi, ale jest to poprawnie po polsku. I w tym momencie podejmujemy decyzję, tak? Co z tym robimy? Czy z tą osobą współpracujemy, czy nie? Czy na przykład zaliczamy to zachowanie do zachowań akceptowalnych, dlatego że jest się trudno przyznać, wpakowało się w bałagan, a jest to osoba pozytywna, generalnie rzecz biorąc. Bardzo często ludzie pod presją kłamią, ale nie kłamią w taki sposób, że chcą nas oszukać, wyprowadzić gdzieś na jakieś manowce, ale faktycznie jest im głupio, więc kłamali, za chwileczkę chcą to nadrobić i na przykład ten kontrahent zaraz zamówi i dowiezie nam ten towar, a przedtem się połasił na szybki pieniądz i nie dotrzymał słowa nam. Tak? Na przykład. Albo miał dwóch takich klientów, jak my, miał jedną dostawę i zdecydował się na coś innego. Więc tutaj trzeba mieć pokorę do sytuacji, w której trzeba zrozumieć. Ostatnio miałem taką rozmowę z kimś mailową, kiedyś ktoś powiedział, że zarzuciłem mu, że jest złodziejem. Tak? A ja na to odpisałem. Ja tylko napisałem, że zrobiłeś coś nieuczciwego. My wszyscy postępujemy czasami tak, że będzie to ocenione negatywnie, ale to nie robi z nas złodziei. I tu trzeba mieć to zrozumienie, że życie się tak układa. I ludzi, którzy mogą powiedzieć, nigdy nie zrobiłem niczego negatywnego, niegodziwego i tak dalej. No niegodziwe to już jest silne słowo. No to praktycznie nie ma, tak? Bo mamy różne uwarunkowania, musimy dokonywać wyborów. Czyli pierwsza taka kwestia to jest, że być może trzeba jakby komuś to odpuścić. Natomiast my możemy czasami chcieć doprowadzić do sytuacji, w której chcemy, żeby ta osoba niejako no, została obnażona. Tak? I tutaj podam taki przykład, jak zachowują się osoby, które z natury rzeczy oszukują. I kiedy nie miałem takie sytuacje w życiu ładnych parę razy, tak? I właściwie w każdej z tych sytuacji moje zachowanie doprowadzało do tego, że te osoby wycofywały się z transakcji. Myśmy kiedyś o tym rozmawiali. Czyli jeżeli ja trafiam na oszusta, który oszukuje i na przykład sprzedaje samochód, ja czuję i widzę po jego zachowaniu, że on kręci, czyli gdzieś coś ukrywa i tak dalej, to ja zaczynam z nim rozmawiać w ten sposób, że mówię, proszę pana, a no przede wszystkim cieszę się, że trafiłem na kogoś, kto jest godziwy, uczciwy, bo tutaj na tej giełdzie samochodów no wiadomo, że można trafić na hochsztaplerów. Widzę, że pan jest bardzo zaangażowany w ten samochód, że panu zależy i człowiek nabywa takiego komfortu, no bo na pewno nie jest pan osobą, która by mnie wprowadziła w jakieś maliny, nie? I to jest bardzo ciekawe, kiedy ja coś takiego robię z tym gościem, najczęściej się wycofuje i zaczyna szukać powodów, dla których on by mi tego nie sprzedał. Dlaczego? Bo bardzo rzadko słyszę coś pozytywnego o sobie i rzadko są ludzie tak gruboskórni, że na tym jadą i mówią tego tym bardziej, to mu tym bardziej dowalę. Nie? I najczęściej się ludzie się wycofują. To powiedz, czyli na przykład, jeżeli ktoś by cię oszukał, przypuśćmy, ktoś cię oszukuje, ty wiesz o tym, że oszukuje i wtedy zastosujesz taką inżynierię, że mówisz do niego, okej, fajnie, bo ja wiem, że ty jesteś bardzo uczciwy, że jesteś dobrym człowiekiem, że jakby grasz w tą grę, mówiąc tak. Mu, ty jesteś super, ty jesteś uczciwy i wtedy wywołujesz u niego dysonans poznawczy, tak? Tak, tak. Ta osoba się wtedy bardzo źle czuje i bardzo różne rzeczy się wtedy dzieją. Na przykład może dojść wtedy do czegoś takiego, że ktoś popatrzy na mnie i powie, wiesz co, słuchaj, powiem ci tak, trochę mnie poniosło i powiedziałem tak, ale tak naprawdę to ja sprzedałem komuś innemu. Przepraszam cię serdecznie, bo tego, ale nie chcę cię nabierać, tak? Bo ta presja wewnętrzna jest ogromna. Ale oczywiście to nie znaczy, że tak to zadziała. Na wielu ludzi to działa. Czyli
typowa nielinearność, prawda? Zamiast domagać się, czy ty mówisz na pewno prawdę, a weźmie udowodnij i tak dalej, bo ktoś będzie szedł zaparte wtedy, tak? Bo komunikujemy komuś, jesteś złodziejem. Ale jeżeli komunikujemy komuś, wierzę w to, że tak jest, no widocznie musiałeś tak zrobić i tak dalej. Na pewno wiem, że przecież byś mnie nie nabierał. W związku z tym musiałem mieć poważny powód, dlaczego tak się stało. A jeżeli faktycznie tego nie dostałeś, no to dziękuję ci za tą otwartość i dlatego tym bardziej z tobą będę chciał współpracować, nie? I w tym momencie no presja jest ogromna. Oczywiście na ludziach o jakimś tam poziomie intelektualnym, na pewnym, o pewnej moralności, tak? Bo jednak nawet ci ludzie, którzy potrafią oszukać, potrafią zrobić rzeczy niegodziwie, oni o sobie mają dobre zdanie. W związku z tym ten dysonans poznawczy, który wywołujemy, on polega na tym, że daje im coś, czego na co dzień nie dostają. Oni dlatego też między innymi oszukują, bo nie potrafią wygenerować u ludzi prawdziwego docenienia. Więc chcą siebie sami docenić w ten sposób, że zrobią szybko kasę na czymś. I tak jadą dalej, prawda? Jeżeli trafiają na ludzi podobnych sobie, to tworzą koalicję i sami się nawzajem nagręcają, bo usłyszą od drugiej osoby, ale jesteś kurczę super, żeś go tak nabrał, że mało kto tak potrafi nabrać. I to powoduje, że ten człowiek jakby w to się zapada, bo on chce to usłyszeć. Natomiast jeżeli będzie słyszeć zupełnie coś innego w odwrotną stronę, to jest wtedy szansa, że go tam pogniecie w środku i w jakiś sposób zareaguje. A na pewno jest szansa na to, że jeżeli tak powiemy, to ta osoba pospieszy się, jak szybko nadrobić to, co zawalił. Że zawaliła, tak? To jest druga rzecz, prawda? Bo będzie chciała jakby pokazać, że jest w porządku. No to już trochę nabrałem, no musiałem się jakoś ratować. Czy nabrałam, bo to może być też kobieta. Musiałem się ratować. W związku z tym, no teraz szybciutko to zrobię, już to zapomnę, bo tak nie jest. Pokażę, że jestem na poziomie. I to się może też tak wydarzyć, że w pewnym momencie ta osoba gdzieś tam później może powiedzieć, wiesz co, ja cię wtedy trochę nabrałem. Tak mi było głupio, ale chcę ci powiedzieć, a wtedy to dałem komuś innemu, ale wybacz mi to, wiesz, to no nie powinien był tak zrobić. Natomiast wiem, że ci to szybko załatwiłem, więc o tyle jest fajnie, nie? No chyba, że plotki są na tyle grube, że przyznanie się do czegoś takiego to już jest dyskwalifikacja, prawda? No to też zależy, na jakim poziomie operujemy, bo dla jednego grube klocki to jest 100, dla drugiego 1000, dla drugiego i 10 tysięcy nie są grube klocki, więc to zależy od sytuacji. Natomiast rozumiem adekwatne grube klocki. Oczywiście tak może być. Ba, jeszcze może być inaczej, że przyznanie się do winy może mieć za sobą reperkusje finansowe, prawne, formalne, bo ktoś przez to poniósł straty. I wtedy możemy powiedzieć do tej osoby, hej, tak jest, a nie inaczej. Więc to jest jakby ta kwestia, ale zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy ma sens, żeby kogoś przypierać do muru, bo co ja z tego będę miał, do czego dążę. Natomiast my możemy też zrobić pewną rzecz, prawda? My możemy sprawdzać czyjeś morale, czyjąś sytuację, podejście i możemy właśnie specjalnie tak zrobić, po to, żeby wywrzeć presję. Jeżeli pomimo tego w tej presji ta osoba będzie dalej szła swobodnie w zaparte, no to mamy już w tym momencie obraz osoby, tak? I też można zrobić w ten sposób, że ja mogę w tym momencie zagrać i powiedzieć, a Paweł, nie wiem, jakoś tak wyczuwam, że jakoś tak dziwnie reagujesz, kiedy ja o tym mówię. Coś jest nie tak? Bo jakby inaczej się trochę zachowujesz. Ja mogę zagrać, baba, nie? A on mówi, nie, dlaczego? No nie wiem, tak jakoś jak powiedziałem o tym, że ci ufam, to tak uciekaj wzrokiem i tak dalej. Czy na pewno wszystko jest okej? I to jest kolejna rzecz, którą mogę zrobić. Bo w tym momencie to jest kolejny. Jakie mogą być wtedy reakcje? Bo ja na przykład na coś takiego, zakładając, że ty właśnie pytasz o coś takiego, to ja bym powiedział krótko, prawda? Tak, wszystko jest okej. Okay. Jest jak najbardziej okej. Okay. I teraz pytanie, czy taka odpowiedź krótka jest lepsza, czy teraz spodziewając się, bo ja na przykład jakbym miał wyczuć, że ktoś ma lepsza. Przepraszam, a ty się teraz pytasz, jak powinna odpowiedzieć osoba, która kłamie? Chodzi mi o to, że osoba, która będzie kłamała, będzie próbowała naokoło opowiedzieć, jakby poddać jak najwięcej faktów, żeby udowodnić, że ona nie kłamie. Tak, bardzo często tak jest. To jest jedna strona. Druga strona jest taka, że ta osoba będzie się głupio czuć, krótko utnie. Ale to także wywiera presję i ta osoba w tym momencie może powiedzieć, wiesz co, no i wtedy się przyznać, tak? Bo to jest znowu ten element, który jakby ja, jeżeli ja to powiem na ciebie, powiem, wiesz co, coś czuję, że coś to jakoś tak dziwnie reagujesz, jakoś tak inaczej, mówi, coś, co się dzieje, tak? Ale ten ciepły głos
Jeszcze jak powiem, jest to powiedz mi, bo ja mam takie wrażenie, że coś jest nie tak, nie wiem, coś, nie? I tak ciepłym głosem to wydaje, jakby zachęcam do kogoś, przerzucam komuś złoty most, przyznaj się, bo ja ci nic nie zrobię, no to jest ludzkie, nie? A zagrałbyś ciszą? Proszę? Zagrałbyś ciszą? No tutaj raczej bym nie zagrał ciszą, dlatego Nie. że ja tutaj, wiesz, to nie może być moje zachowanie takie na zasadzie, że ja wiem, że coś jest nie tak, bo ta osoba coś wyczuje, że jest nie tak. Jeżeli oczywiście ja nie chcę zdradzić źródła, bo ja zakładam, że jeżeli ja powiem, że ja wiem, to osoba może się domyślić skąd, tak? Bo Dokładnie, to tak. jest fundamentalne założenie, które założyłeś, więc o tym rozmawiam. Można też zdradzić to źródło właśnie w taki sposób, prawda? Niekoniecznie mówiąc, ale dając do zrozumienia, to też jest niebezpieczne wtedy. Tak, no dlatego ja odpowiadam na twoje konkretne pytanie, a nie na wariant, którego nie wymieniasz. Także no, to są te drogi, te ścieżki, którymi możemy iść i one stwarzają największe prawdopodobieństwo, że. No i teraz, jeżeli osoba się przyznaje, no to wiadomo, reagujemy wtedy na to tak, jak chcemy, ale przynajmniej mamy to, co żeśmy chcieli, że ta osoba się przyznała. A jak się nie przyznaje, zależy, jaką tą presję wywieramy, to wiemy o tym, że albo ta osoba taka jest, albo nie potrafi dać sobie radę z tą presją i obserwujemy dalej, tak? Obserwujemy dalej, co się będzie działo dalej, czy możemy tej osobie ufać, czy nie. I tutaj podpowiadam jedną rzecz. Każdy z nas czasami w niektórych sytuacjach zdecyduje się na to, że nie powie do końca prawdy, gdzieś coś ukryje, gdzieś rzuci jakiś element. Nie w tej złej wierze, żeby oszukać, ale żeby łatwo wyjść z trudnej mentalnie sytuacji, a nie ma nic złego na myśli. No nie jest to dobre, nie powinno się tak robić. Ale czasami ta presja jest niestety zbyt duża i nie dajemy sobie z taką rzeczą rady. Jakbyś mnie zapytał, czy ja czasami tak zrobię, oczywiście, że tak. Gdzieś tam w różnych sytuacjach, gdzie później mogłem powiedzieć, kurczę, mogłem mu powiedzieć wprost i tak dalej. Ale No mówię, tak, po co? Krzysiek, no tak, tylko że ja ciebie już znam na tyle, żeby wiedzieć, że jakbyś miał złamać słowo, żeby zarobić 10 czy 20% więcej, to byś tego nie zrobił po prostu. Nie, no oczywiście, że tak, nie, ale ja nie mówię o takich kwestiach, bo tutaj to jest jasne, tu wielu ludzi nie ma problemu, większość ludzi nie ma problemu, nie zrobi, nie oszuka po to, żeby zarobić 10-20 tysięcy, ale żeby nie stracić pieniędzy poprzez to, że zrobili błąd, to mogą wtedy chcieć coś ukryć i to jest ta różnica, prawda? A Czyli na przykład, żeby nie być obciążony karą i tak to jest bardzo ciekawe. dalej. W ogóle wiesz co, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o tym swoją drogą właśnie, co pokazuje a propos tego, jak my podchodzimy do tego, jak tracimy coś albo jak zyskujemy. To zrobiono takie badania, na których pokazano, że rzeczy, które masz w domu na przykład, bo załóżmy, że masz jakiś stary sweter, prawda, którego nie chcesz wyrzucić, bo myślisz sobie, a ja bym go tam jeszcze założył. To jeżeli miałbyś go wycenić, za ile byś go kupił, to wyceniasz go w taki sposób, że jest dużo, jakby ty wtedy wycenisz go na jakieś niewielkie pieniądze, prawda? A, że kupiłbyś taki sweter za tyle i za tyle. Ale jakbyś miał go stracić znowu, to on dla ciebie wtedy zyskuje jakby większą wartość. Bo ludzie nie chcą tracić, nie mają tego w sobie, że jakby utrata to jest coś, co ich bardziej boli niż brak zysku. No, ale to jest pytanie do mnie, czy ja to Nie, znam? nie, nie, nie. To po prostu jest jakby, moim zdaniem, jakby nawiązanie do tego, o czym ty powiedziałeś przed chwilą. Też, oczywiście, dlatego, bo tutaj ja znam tych wariantów ćwiczeń i tych badań różnego rodzaju z 10. Oczywiście nie będę ich opisywał, bo że się to wyrażę, taki jest mój zawód, więc to jest takie fundamenty mojej wiedzy. Ale wiesz, I co mnie tutaj powiem. zaskoczyło w tym, co powiedziałeś? Zaskoczyła mnie jedna rzecz, że ty na początku, i na to chciałem zwrócić uwagę, że ty na początku powiedziałeś o tym, że w zasadzie to ta plotka wcale nie musi być prawdziwa, że trzeba to zweryfikować, że trzeba mieć dystans i tak dalej. I to pokazuje trochę coś, na co chciałem zwrócić uwagę, bo my ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie kulturowo tego nie mamy. Że najpierw, okej, najpierw wyjdźmy z założenia, oczywiście to nie zawsze, czasami wiemy po prostu, że ktoś nas oszukał, ale wyjdźmy z założenia, że plotka może być nieprawdziwa, że możemy sobie zniszczyć relacje poprzez to, że komuś coś zarzucimy, żeby jednak zachować ten dystans i troszeczkę się cofnąć w tym myśleniu, nie osądzać od razu, a to jest u ciebie takie właśnie niepolskie.
To wynika z dwóch rzeczy. Przede wszystkim wynika to z mojego doświadczenia życiowego, nie tylko negocjacyjnego, ale negocjacyjnego przede wszystkim, dlatego że pewne rzeczy są różnie interpretowane, więc ta sama definicja, że się wyrażę, nawet ta sama definicja brzmi inaczej w uszach innego człowieka i tak dalej. A druga rzecz jest taka, to wynika z fundamentalnego mojego kulturowego, ale też i wyuczonego poprzez doświadczenie zaufania do drugiego człowieka. Tak? Ja generalnie wiem o tym, że zaufanie się opłaca. Tak? Także ja idę raczej w tendencji zawsze w stosunku do człowieka, że mu ufam. Tak? No nie głupawo, nie w czambu, nie tak po prostu, ale że ufam. I dlatego jeżeli dzieją się pewne rzeczy i ludzie mówią, tak, on na pewno jest złodziejem, na pewno to robi, bo on jest cwaniak, bo on stoi, tak? To ja mówię, zaraz, spokojnie. Popatrzmy się na uwarunkowania, od razu tego nie róbmy. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala mi nie popełnić błędu, poza tym to mi daje bardzo silne podstawy do rozstrzygania mojego postępowania później. Tak? No bo jeżeli ja mimo wszystko dojdę do wniosku, że ktoś jednak taki jest, to ja dałem szansę temu wszystkiemu. Więc z punktu widzenia moralnego i nawet takiego operacyjnego bym powiedział, to jest zdecydowanie lepsze, bo otwieram ścieżkę, a nie od razu definiuję rzeczy i później się okazuje, że no, czegoś nie zrozumiałem, nie dostałem pewnych informacji, coś było inaczej interpretowane. Jednak ta względność istnieje. Tak? I to z tego wynika, ale doświadczenie jest tutaj przede wszystkim. Tak a propos tych strat i tak dalej, to zwróćmy uwagę, jeżeli my o kimś z kimś rozmawiamy, tak? I zaoferujemy komuś zaoszczędzenie 100 zł na tym, co posiada, co działa, co robił dotąd, a zaoferujemy mu zarobienie 100 zł poprzez pokazanie pewnej ścieżki działania trochę innej, to co statystyczny człowiek wybierze? No oczywiście, że zaoszczędzenie tych 100 zł. Dlatego, że jest sobie w stanie wyobrazić swoje działanie i to jest mu bliższe. Jest w stanie to jakby zaufać temu, co już zna i on dzięki temu jest w stanie sobie zwizualizować, że coś... Natomiast tamte 100 zł zarobienie to jest zupełnie nowa ścieżka. Prawdopodobieństwo może być inne niż mu się wydaje. Szanse na zarobienie zawsze są obciążone pewnym ryzykiem i zawsze weźmiemy tę oszczędność, znaczy nie zawsze, ale gro ludzi weźmie oszczędność, a nie pójdzie w ten zysk. Ale są ludzie, którzy to zrobią. To się nazywa tak zwany risk aversion, tak? Czyli awersja do ryzyka, czy ten poziom awersji do ryzyka, poziom jakby nastawiania się na to, ile chce ryzykować, a ile nie. To nie dotyczy wszystkich osób, ale statystycznie człowiek wybierze właśnie raczej oszczędność na czymś, coś zna, niż budowanie czegoś nowego. Tak, doprecyzowując przykład z tym swetrem, to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli że jakbym miał kupić tą rzecz, to zapłaciłbym za nią dużo mniej, niż jakbym miał ją wycenić i sprzedać. Wtedy ona jest wyceniana wyżej, prawda? To jest właśnie to jakby, to jest to, gdzie, co mi gdzieś chodziło po głowie, a czego nie mogłem dobrze sprecyzować, ale to akurat mnie nakierowało na to. Więc dobrze powiedziałeś. A powiedz jeszcze taką jedną rzecz, bo dla mnie najcięższą w takiej całej sytuacji rzeczą jest to, że człowiek gdzieś z tyłu głowy, a w zasadzie już na końcu języka, ma taką ogromną chęć, żeby tej drugiej osobie, tej drugiej stronie, która nas oszukuje i my o tym wiemy, po prostu powiedzieć. Ja się zastanawiałem nad taką jeszcze jedną rzeczą, co my sobie możemy w głowie ułożyć, jak ułożyć, żeby poczuć się lepiej i jednak nie zdradzić tej informacji. Ja na przykład z tego, co powiedziałeś, pomyślałem sobie o tym, że okej, zyskałem jakąś informację, mam wiedzę, ukrywam ją sobie w głowie i mogę z niej korzystać, prawda? Że ty jesteś nieuczciwy, czyli ty w sensie ta druga strona, że jest nieuczciwa. Ale jak myślisz, jak walczyć z tym, żeby to się często zdarza, że ludzie w nerwach, ten gadzi im idzie do góry, i ludzie w nerwach mówią tak, ty mówisz, że nie, a ja wiem, że jest tak i tak i zdradzą ten swój kontakt mimo wszystko i później czują się fatalnie, że to powiedzieli. Oczywiście. Wiesz co, nie wiem, co ci na to odpowiedzieć, a w jaki sposób panować nad tą emocją, bo to jest emocja, która z nas się wzbudza, więc ona się pojawia bez naszej decyzji i teraz jest pytanie,
czy my, czując, że ta emocja narasta, potrafimy skorygować swoje zachowanie. Myślę, że czym bardziej człowiek doświadczony, tym bardziej wie, jakie są koszty takiego zachowania. Tak? I później mamy ten dysonans poznawczy, bo czujemy, że zachowaliśmy się jak burak, a nie jesteśmy burakiem. Więc wtedy sobie tłumaczymy, że jednak powinniśmy byli tak powiedzieć, że to nic nie szkodzi i tak dalej, chociaż czujemy wewnętrznie, że to był błąd. W związku z tym, jeżeli mamy świadomość tego, że ktoś nas o to poprosił, wchodząc w dyskurs z kimś, powinienem najpierw się do tego przygotować i powiedzieć wszystko jedno co, nie będę tego obnażał, tak? Bo przemyśleć sobie, jakie są reperkusje tego, że ja to obnażę, bo stracę zaufanie jednej osoby, a w drugą stronę no, nie poprawię sytuacji po drugiej, no bo kogoś obnażę i ktoś jest w strasznej sytuacji, kiedy my mu udowodnimy, że kłamie, tak? Dlatego zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy ma sens udowadniać komuś, że się kłamie, czy tylko wystarczy wiedzieć, że skłamał i sobie sklasyfikować to, czy to jest kłamstwo sytuacyjne, po prostu tak wyszło i tak dalej, czy to jest tendencja tej osoby do działania, ale to już mówiłem. Moi drodzy, zadajmy sobie w takim razie pytanie, czy nasz dzisiejszy odcinek jest godzien tego, żeby dać mu łapki w górę. Nam to bardzo pomaga i bardzo Wam za to dziękujemy i prosimy o to, żebyście nam te łapki w górę dawali. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to również zachęcamy do tego. Krzysztof specjalnie dzisiaj ubrał się na tą okazję na czerwono, czyli patriotycznie. Biało ma na dole. Prawdopodobnie ja widziałem, bo tam taka flaga Monako prawie. Mam dżinsy, także z tą bielą przesadziłeś, ale biel mam tu trochę na górze, nie? Do tego nawiązywałeś, tak. Tylko wycofałeś się w ostatnim momencie. To dziękuję bardzo. Nie, nie wypadało. No właśnie, tak. Okej, okay. W każdym razie, Krzysztof. Ja nie mam z tym problemu. Piękny obraz z tyłu. Dziękujemy Ci bardzo, dziękujemy bardzo Państwu i zapraszamy na kolejne negocjacyjne karate. Trzymajcie się. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.